To nie Mojżesz dał wam na pustyni chleb z nieba, ale ja wam dam prawdziwy pokarm. Po co my jemy Eucharystię? Po co nam Komunia Święta? Po to, żeby żyć duchowo. Generalnie cała moja grupa to są osoby zbierane z całej Polski. No i ja jestem takim wyrzutkiem po prostu z Podlasia i poznałam całą moją grupę po prostu i cały autokar, wszystkie te nowe osoby, więc tak. No ja jestem taką osobą, która lubi poznawać drugiego człowieka, więc dla mnie to jest traj. Myślisz, że te znajomości się potem utrzymają? Chciałabym, bardzo w to wierzę i będę robić wszystko, żeby tak się stało. Już czuję, że dzisiaj po pierwszych dniach zmęczenia organizm już się do tego przystosował i jest gotowy na kolejną dawkę. Chcielibyśmy wiedzieć, co ma w sercu nasza prowadząca. Ja ogromne szczęście, bardzo się cieszę wszystkich ludzi, których tutaj poznałam, super atmosfera, jedziemy sobie właśnie do Portugalii. Piękne widoki, podziwiamy, przepięknie jest. No i na 20 powinniśmy być, więc szybko. To prawda, mamy być za jakoś 7 godzin dokładnie. Mamy super tutaj towarzystwo, świetnie się bawimy, gramy w ziemniaka. Jesteśmy właśnie na stacji, na przerwie. I chodzimy sobie tutaj w stacji i na polu i pytamy ludzi, co kupili dobrego, co jedzą, jak odpoczywają, jak spędzają przerwę. Ja sobie kupiłem fanty, której nie ma w Polsce, arbuzowa, bardzo, bardzo, bardzo dobra. I sobie wcześniej jeszcze kupiłem taką szyneczkę, którą sobie włożyłem do naszej bagietki ze śniadania i było super. Wygląda na to, że wypiłam dwie, ale tak naprawdę tylko jedna jest moja. Zgadnij, która? Myślę, że ta większa, bo takie zmęczenie to trzeba dużo kawy pić, nie? Nie, nie, espresso zawsze jest najlepsze. Ale 1-0 dla mnie. Dobra, zapamiętam. Ja pokażę. Ja pokażę, Paweł, chodź zobacz. Proszę. A tu? Tak wygląda salezjanin. Proszę, zostawia śmieci na tym. Proszę powiedzieć, że ksiądz Franek, za to wszystko jest odpowiedzialny ksiądz Franek. I? Mamy go jakoś ukarać? Tak, jest niespełna rozumu troszkę. To jest to. Bicie. Bicie to jest to, co... Bicie! Jego trzeba po prostu bić. Się to nie... Nie, ksiądz Bosko mówił, że absolutnie nie wolno nikogo nigdy, żadnej przemocy, ale księdza Franka tak trzeba bić. Ja chciałem powiedzieć, że będzie nam brakować Pawa w autokarze. Bardzo! Już za nim tęsknimy. How long we wander my wayward daughter? How long we wander my wayward daughter?